Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Palworld i z naszego śmiechowego Foxparksa, który nam towarzyszy w naszej rozgrywce. No wkraczamy na nowy biom. Nowy biom, który może być bardzo ciekawy. Może być bardzo ciekawy. Widzę, że są chyba inne nawet drzewa i może być niebezpiecznie. Same te dźwięki nie są zachęcające do podróży w te krainy, aczkolwiek takim towarzystwem nie może być aż tak źle. Chociaż to dziwne wycie, no jest troszeczkę niepokojące. Widzę jakieś fragmenty chyba, które tutaj leżą. Więc sobie je podniesiemy. No i to wygląda jak jakiś boss Arria. Naprawdę, to wygląda stricte jak boss Arria. To są fragmenty. Trochę mnie to martwi. Troszkę mnie to martwi. Dobra, ale tak, tu jest chyba teleporter. To dobrze. To dobrze. Kolejny sfer jakiś. Odblokujmy sobie ten teleporter. Dziękuję. I wydaje mi się, że jest tutaj boss. Wydaje mi się, że jest tutaj boss. Tylko pytanie jaki? Pytanie jaki? Czy są ziemniaki? Jeżeli tak, to dobrze. Lubię bredzić. Co to jest? Okej. Zapieczętowany wymiar zamrożonych skrzydeł. Enter dungeon. Kolejny dungeonek. Kolejny dungeonek. Czy ja mogę zobaczyć mapę? Mogę. Jest kolejna rzecz. Czy ja chcę to zrobić? Ja mam wystarczyło już pokeboli. No tak niezbyt. Niezbyt. Chyba wolę jeszcze się wstrzymać. Bo tak, na pewno chciałbym odłożyć nasze poksy, które tam mamy. To raz. Dwa. Chciałbym oczywiście wziąć sobie naszego, naszą meduzę, która tam była. No w ogóle widzę, że jakieś są rzeczorki. No nie, to tylko tak niebezpiecznie wyglądało w sumie. Była plaża po prostu. Roztrawelujmy sobie. I wróćmy do bazy. Oczywiście, że tak. Dzień dobry. Uj, kogoś walnąłem chyba. Nie. Oczywiście walnąłem tylko to, okej. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Hot Spring i Primitive Furnace. Czy ja mogę zrobić Hot Springi? Bo ja takie tutaj już chciałem wcześniej zrobić i nie mogę. Walplutz nam niestety jeszcze tutaj brakuje. Czyli brakuje nam ogólnie Walplutzu. Dobra. Management menu. Menu. Melpaca. To jest też bardzo fajny pox, z tego co widzę. Może być dosyć ciekawy pod tym aspektem. Zobaczmy sobie Kilimari, bo Kilimari mnie bardzo interesuje. Mamy Lokta. Ej, ja tego nie wziąłem w końcu? No wziąłem Kilimari Gloves. A, ja muszę to zrobić najpierw, no tak. Robimy Klofa. Dobra. Nie mam tego Foxparks Harness już przypadkiem zrobionego? Nie wiem. Dobra. Clove razy 4 jeszcze. Great. Clove razy 4. Mamy. Zborkujmy. Tam to im dojdzie, też trochę minie. Limfang is taking a break. Musimy ten hot buff zrobić, żeby one non-stop mogły sobie odpoczywać. Bo widzę, że im sanity non-stop w jakiś sposób spada. Dobra, robimy Kilimari Gloves. Cloud Production. Tylko to dużo czasu trwa. No, może być nieciekawie. Dobra, no róbcie to. My sobie poczekamy. Szybki stack oczywiście leci. To też sobie schowajmy. Żarełko, jakiś powder, który tam sobie oczywiście zalega. Dobra, a jeżeli chciałbym na przykład zrobić... Chciałbym zrobić Primitive Furnace. Potrzebujemy Flame Organ. Kurde, jesteśmy... Przepraszam, jesteśmy zablokowani pod tym względem. Jesteśmy zablokowani całkowicie. Walplutz, nie wiem czego to się zbiera. Tego chyba zrobić nie możemy. No, dajesz, dajesz. Trzy czwarte już jest. Angry. No. Dobrze. Dobra, no i mamy te rękawiczki. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Który tam... Jezu, jest, wy jesteście irytujący czasem. No i mogę to zrobić faktycznie. Nakarmmy ich. Tylko jak ja bym chciał to zrobić, to muszę wejść na górę. Chodź, Kilimari. Tędy. Zobaczyć, jak to będzie wyglądać z dystansu. Chodź tu, ej! Jak ja mam tego użyć? Moment. Jak ja mam cię użyć? A, tak! Wow! I believe on can fly! Uuu! Ej, fajne! Tylko... Teraz będzie kiepsko ze mną! Oh no! Tak. Fajne! Jak najbardziej, tylko dosyć wyczerpujące. Ale i tak chciałem popolować Foxparksy, więc luz. Kurde, fajne. O tak! Chciałem ciebie. Teraz pyk! Walim Foxparksa. Potrzebuję Flame Organów. Atakuj! Foxparks, wybieram cię! To powiem wam, że te nasze ataki są takie... A, bez weapon damage, okej! Okay. To wiele tłumaczy. Nie mamy naszego kija. Kija samobija. Powiem, że tu Foxparksów już nie mamy więcej. No trudno. Że bez problemu powinniśmy się tam dostać. Będę chciał sobie zrobić quick travel. To naprawić broń. Nieśmieszne to jest, kurde, no. Foxparks, wracaj. Foxparks, nie Foxparks. Base. Fast travel, tak. Dobra, mamy teoretycznie wszystko. Tutaj Morgany. Buklus, tu jest special boss, co? Dobra, niech stoi to tutaj. Okej. Chłopaki, pracujcie. To ja idę naprawić sobie broń. Bo bez broń to tak lipa. Trochę Lipton. Naprawić to. Nawet mogę naprawić. To też chcę naprawić, ale nie mam kamienia. Jed. I moja tutaj... Moje ubranko też jest zepsute. Oh no. Oh no! Not working. To naprawimy. Zaraz sobie naprawimy ten pierdzielnik. Repair. Te kamienie już są. Są. Milusia. Dobrze, teraz jestem skłonny wyruszyć w trasę. Bo chyba mogę. Bo chyba mogę. Tylko tak powiem wam, że te nasze bebziki zaczęły się delikatnie mówiąc opierdzielać. One się bardzo opierdzielają nawet. 10 strzał, wszystko starczy. Dobra, fast travel. I możemy się może przejść do Penkinga. Zróbmy to. W ogóle tak się zastanawiałem, czy aby niedobrym sposobem byłoby się delikatne przeniesienie stamtąd. Być może zrobieniem drugiej bazy nawet. Dobra, mamy pałkę. Mamy Foxparksa. Być może nie byłoby głupie wzięciem drugiego Pokemona, tego El Chupacabra. Naszej lamy. I ciekawe, co to będzie też za drugi dungeon. Łazimy. Uuu! Już atak na pęk... Wow! Nara! Jednym hitem prawie mnie zabił. To jest jeszcze za wysoki poziom dla nas. Za wysokie progi. Za wysokie progi. Rozejrzyjmy się dookoła. Widzę, że to jest... To jest to, skąd przyszliśmy w teorii. Dobrze mi się wydaje? Tędy leźliśmy. Gdzie tak się chcę tu rozejrzeć. Czy mam w ogóle do czynienia? W ogóle interesuje mnie o to. O tu. To. Może dalibyśmy radę nawet tam się jakoś dostać. No i właśnie ogarnąłem sposób na przemieszczanie się dosyć szybkie. Opa. Ta Foxparks, ty to oczywiście mnie poweruj. Trochę żarełka. Inne rzeczy niestety nie. Interesuje mnie wejście na samą górę. Dobra. Próbujemy ich pozabijać z tego powodu, że nie wiem skąd dropi... ten fluid technology. Holdek. Być może gdzieś tutaj jest napisane. Bo ja miałem tego trochę, więc skądś to musiało dropnąć, tylko nie wiem skąd. Low grade medical supplies, to nie. O, gdzieś nawet Sparkit znaleźliśmy. Że poznaliśmy. Walplutz z Panguleta dropi. O, widzicie. Dobra, to już wiem. To już wiem wszystko. Zainteresuje mnie to. Bo ta skała na pewno nie jest... Tam jest Rajczu, Sparkit. Nie, no to ja muszę iść po niego. Mów ta co chce ta. To jest chyba kolejna skrzynka jakaś. To nie tylko to jest. O! Jakaś świnka. I to nie morska. Rush Roar. To najpierw skrzynia. Skrzynie są dosyć istotne. Nie wiem, czy nie będzie potrzebne jakieś kobryki czy coś. Na szczęście nie. Megasfer. Uuu. To kogoś ważnego można byłoby to wykorzystać nawet. No. Kolejną skrzynię. Pick up. Limfang effigy. Tam są jakieś dziwne boksy. Windswept Hills. Nie ten klawisz. Dobra, kolejne strzały i kolejny Megasfer. Dobrze. To się przyda. Vixy, czym ty jesteś? Powiedziałbym nawet, że zaatakuję was bez Foxparksa. Z tego powodu, że po prostu nie chcę was pozabijać tak szybko. I to jest Sparka. Chodźcie, chodźcie. Atakuj! No problem. Ty gnoju! Chodź tu! No, naprawdę? Nie mogę ich trafić. Cholera, uciekli mi. No trudno. Dobra, idziemy po świnkę i po rajczu. Tamte nie będą miały dokąd uciec. Tamte nie będą miały dokąd uciekać. Ciebie na razie zabieramy. Po rozstrzał straciłem. Niestety. Łack? Co to jest kurwa łack? To czym ty jesteś, kolega? A? Wleźli my? Wleźli. A ty mi się już podobasz. Mamy jakieś sfery jeszcze, świetnie. To też się przyda. All sphere, fuck. 139, 141. No, spróbuję cię złapać, jak nie, to dostaniesz jeszcze pałką. Mam cię. Fuck. Kim ty jesteś, panie Fłak? Ja cię mam gdzieś tu? Jest, Fłak. I z niego leci Walplutz. Watering, transporting i handworking. Nic mi nie pouciekało, nic. No idziemy w górę. Tu gdzieś był Rajczu. Ja nie wiem, czy on mi już nie uciekł. Te Pokemony mają dziwną tendencję do despawningu. Most jest, uuu. Tu tylko Cremisy są. Cremisy można mnie walić na pyrę. Ty masz atakować. Atakuj agresywnie. No. Tak masz robić. Dokładnie to. Masz zdobywać ekspy. Masz być agresywny, jak nie wiem. Kolejny Cremisy. No i kończymy, pięknie. Wejdę na samą górę, jak nic. A potem się z tej góry spierdzielę. Coraz wyżej. Jeszcze musisz. Urwiesz mi od internetu kabel. Nie no, nie urwiemy. Tam jest jakieś jajo, z tego co widzę. Żeby to było tylko to? A moje jajko? Gdzie mój Rajczu? Rocky Egg. Wow. Mogę to porzucić? Mogę. Ju. Śmiesznie. Miechowo. Dobra, no próbujemy. Dobra, żyjemy, żyjemy. Kolejna skrzynka. Kolejne strzały i kolejne końce. Szukam tego Rajczu. Ale nie widzę. Jest mi przykro z tego powodu, bo mi uciekł. Dobra. Atakuj dziada. On nie trafiasz? No, trafiłeś. Ej, ty, bo we mnie trafisz. Idziemy znów w górę. Tam znów jest jakieś jajko. Albo jakiś effigy chyba. Nie, to jest effigy. To jest effigy. Nie, Foxparks, wracaj. Jest agresywny jak w mefedronie. Dobra. Widzę, że tutaj jeszcze ten tutorial nas bardzo próbuje skłonić do tego, żebyśmy skapczywali 4 dodatkowe lambale. W sensie, no, żebyśmy mieli 5 sztuk. W teorii jest jakiś progres za to. W teorii. Dobra, Limfuck FG. I teraz wiecie co, tak patrzę sobie. Tam jest kolejny kościół. Bo my byliśmy tam, przyszliśmy tutaj. Jestem skłonny nawet tam jakoś się przepodróżować. Ops, atakuj. No co, ty nie potrafisz trafić? Wracaj. Atakuj tego Krimisa jeszcze. Ale nie wal w skały. Dobrze. O, podjął walkę. Niepotrzebnie. Jakby uciekł, może by przeżył. Na drugą stronę. To Vixy. Ile? 71%. No to los. Raczej się uda. Gdzie? Jaka ty słodka jesteś. Uuu! Ale trochę i groźna. Kijem po łbie. Raczej to się uda, prawda? Mam parkę. Czy ja wziąłem parkę? Powiedzcie mi, że ja wziąłem parkę. Chłopczyk. Chłopczyk. O! No, można powiedzieć, że to parka. No, homoseksualna, ale parka. Tego dzieci raczej nie będzie. Kolejne jajo. Kolejne jajuszko. Jakieś zwykłe jajko. Coś tu jest? Coś tu jest, ej! Jest skrzynia i jest kolejny posąg. Copper key! Tak! Kolejne effigy. Tego na razie nie używamy. Możemy w końcu otworzyć tą skrzynkę. Dobra, mi 2 razy powtarzać nie trzeba, proszę zejdź. Fast travel. I zapraszam do base. Okej, a więc tak, na czym to my skończyliśmy? Mamy Walplutz 1, raczej się nam nie przyda, a może Rocky Egg? Technology. Mamy 9 kolejnych punktów, bo wbiliśmy do levela. Wooden Gate. Możemy też zrobić w końcu to. Karabin maszynowy wykonany specjalnie dla Limfucka. Aktywuje umiejętność partnera. I Limfucka będzie jeździć na twojej głowie i strzelać do wrogów. Wow! Karabin maszynowy, można powiedzieć. High Quality Workbench. To też się przyda. Metal Pickaxe. To też by się przydało. Dobra, High Quality Workbench się na pewno przyda. Oczywiście weźmiemy to przy okazji. I to też może być ciekawe. Nawet musimy tylko mieć tylko i wyłącznie tak naprawdę w imię. Nic więcej. Nic więcej nie potrzeba. W ogóle czym wy jesteście i co wy macie? Bo to sobie nie sprawdziłem. Gathering i farming. Vixy. Ty masz tylko watering, handworking i transporting. Okej. Okay. Bo na razie mi nie jesteście potrzebni. Widzę, że tu mamy nieograniczoną ilość tych naszych pulsów. To dobrze, bardzo dobrze. Mam w ogóle parkę Nightwingów. To też dobrze. Też dobrze. No więcej. Już będziemy mieć 3 pulsy w teorii w naszym teamie. Direct to Skype. Możemy nawet to zrobić, dobrze. Dawajcie. Daedream Knuckle. Rozumiem, że to będzie jako taki pasywny nasz bebzik. Pasywny bebzik, który będzie atakował wrogów. Świetnie. To mi się podoba. To mi się podoba. No i musimy pójść troszeczkę popolować właśnie na te nasze kaczki, żeby zdobyć więcej rzeczorków na odbaw. To też nie byłoby głupie. To też nie byłoby głupie. Ej, no gdzie? Co, wy do spania już? Czy wy nie możecie spać? Czy wy macie problem z wejściem na górę? Upset and went to bed. No właśnie, wy macie problem chyba z górą, nie? Nie możecie wejść na tą górę. Nikt z was nie wchodzi na górę. Pytanie dlaczego? B, C, Q, pyk. B, wooden roof. Już śpiał, cholercie. Rotate. Zapomniałem tego zrobić. Jaki ty masz problem? Problem masz z krzakami. To też dobrze wiedzieć. Definitywnie ma problem z krzakami. No właśnie, one nie mogą spać, dlatego one są wściekłe. Dlatego one są wściekłe. Dokończmy ten kolar. Okej. Okay. No i dobra, no mamy tego Daedreama. A, i on sobie lata teraz z nami. Świetnie. Fajne. Fajne. Pytanie, czy nie będzie wkurwiać, ale na razie fajne. Doświetlam trochę. Chyba zacząłem tłuc fundament. Mam nadzieję, że go nie wpieprzyłem. Dobra. Jest nasz Daedream? Jest tutaj. W teorii teraz mogę wam chyba zrobić schody, czy nie? Rotate. Chyba nie. Chyba coś jeszcze jest źle. Wooden roof. O, coś było. O, ej. Dobra. Foxparks, właśnie stamtąd. Jak to not connected to structure? O, jest, dobra. Wydaje mi się, że teraz wam chyba to nie będzie przeszkadzać w żaden sposób. W ogóle chodźmy spać, a na to otwórzmy. Tropical Outfit Schematic, Arrows, Golden Key, Golden Coin i tyle. Dobra. Dzień dobry. Nowy dzień. Nowi my. Tą żarełką mam żarełko. Mogę dać go na przykład tutaj? Mogę, ale to nic nie daje. Shit! Shit. Wszyscy są najedzeni. Tropical Outfit Schematic. Czy ja mogę go stworzyć na przykład? Drzwi trzeba wywalić stąd. Tropical Outfit Schematic. Tak, ale to jest potrzebny Flame Organ. Tu Ice Organ. Czyli i tak nam jest niepotrzebny. Może komuś Shielda? To się może przydać. To zróbmy. I idziemy zaraz na polowanie na kaczki. Rób to. Ja sobie tylko ogarnę. Nie to. Ogarnę. Ile potrzebujemy do hot-taba? 4. No dużo. Troszkę dużo. One ich presują. Wrzućmy do nich. To też. No, nie mamy zbytnio miejsca już na to. No to jajko tylko, to też możemy sobie... O, samo się naprawiło. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem czemu to tak działa, ale tak działa. To nie jest jakiś bug. To pewno jakiś bug. Z pewnością, 100%. Czy mogę sobie naprawić to? Oczywiście, że mogę. Dobra. Daj mi tego shielda. Resting. Common shield. Mamy coś tam. Shield 100%. Durability 1000. Okej. Chcemy teraz się przejść. W ogóle, czy ja mogę na przykład zrobić coś tutaj? Detective Type. Charcoal. Mogę. Niech się robi. I zróbmy fast travel właśnie tutaj do... First Syndicate. Bardziej tu, bardziej tutaj. Bardziej tutaj i szukamy tych naszych koleżków. Nie chiki-piki. Tylko tych wodnych dziadów. O, tam widzę kolejne effigy. Też sobie je ogarniemy. Tu jest coś dziwnego. To woda tak się buguje, okej. Okay. To była zbugowana woda. Dziękuję za effigy. To jest kolejne jajko. Ale ja chyba nie chcę na razie. Jajeczka na razie nie chcę. Polujemy na te wodne szczury, tylko tutaj ich nie widzę nigdzie. Cholerka. Panie wodne szczurze. Ej, i to parka. Jakby się udało. Kurde, żeby się udało. Ło, ale mi zajebał. Wracasz do mnie. Mam cię. Teraz ty. Jakie no dziwne ruchy. W łeb jak się trafi, to jest lepszy hit. O! Jeszcze 8%, to nie jest dużo. Dobra. Jeszcze raz. Mam cię. Było ciężko, ale się udało. I mamy parkę. Prawda? Chłopiec i dziewczynka. Tak. Mamy was. Numbering, poziom drugi. To dobrze. To bardzo dobrze. Foxparks. I ty, nie pamiętam jak ty się nazywasz, ale spisaliście się na medal. Wpisaliście się na medal. Dwa nowe poki. I to dosyć mocne poki. One ile mają DPS-a? Ile macie DPS-a? 164. I 184. Dużo. Mega dużo. Dobra. Może na nich nawet sobie pojeździmy w jakiś sposób. A teraz kontynuujemy polowanie na żółte skurczysynki. Gdzie one mogą być? Kolejny. Jaki jest z ciebie drop tak w ogóle? Ja mogę zobaczyć? Leatherhorn oraz 8 Venetian. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieli, co miałem do powiedzenia. Dobra, nie potrzebujemy go. A może? Łeb. Łeb. O, możesz być bolesny. Obie. Dobra. Nie żyje. Musimy ich też trochę levelować. O, widzę, że was dzisiaj dużo tutaj jest. Ale chcemy Psyducka. Dobra. Walplutz. Andy też zwiał. Też dobrze. I same katatywy. Same katatywy. Dobra, tędy jeszcze chyba nie szliśmy. Więc oczywiście możemy to nadrobić. O, i widzę Foxparksa kolejnego, którego chciałbym pokonać, bo również tamte ogniste fragmenty nam się też przydadzą. Jeszcze nie wiem do czego, ale na pewno się przydadzą. Więc tak, ty sobie Foxparks zaatakuj swojego kolegę. Wierzę, że wygrasz z nim bez problemu. Jak nie ty, to kto? No właśnie. Kurde. Ile tych jajek tu jest? Bo to jest chyba zwykłe jajko, tak, zwykłe. Au! Dobra, co tarczy mi zwalił. Ja mam energii. Leveluję. Pewnie Foxparksa zwalił. Wow! Dobra, udało się. Wy musicie również levelować, no niestety. A wierzę, że w inny sposób się nie da, przynajmniej nie jest takie łatwe. Odpocznij sobie trochę. Wykonujemy teraz podróż w żółty biom. To może być w ogóle ciekawe. Już na razie nie widzę innych pokój niż Foxparks. Rozumiem, że jest tu ciepło. Chociaż nie. Widzę, że nie. Jednak nie jest ciepło. Teraz od cholery Cremisów, no. Te Cremisy takie są... Atakuj. Wyrżniemy całą populację Cremisów. Jest Rajczu! Chodź tu! Kurde, nie puszczę cię, błazem, no. Zapomnij. Chodź tu. Cię. O nie! Pikachu, wybieram cię. 5%? 67. Sparkit. Mam cię. Ile pokój dzisiaj nowych, to normalnie nie wiem. Dobrze, dobrze, przydadzą się. Tajny Cremisy tam jest, Cremisy nie chce. To daje Sparkit. Jakim ty jesteś typem Pokemona? Jak ty jesteś? Zacznijmy od tego. No to jest wysoko. Elektryczny. Electric Organ z niego leci. Generating Electricity. Czyli ty jesteś naszym takim... taką naszą przenośną elektrownią. Wolno leżący ul, to jest dziwne. Kolejne schodki. A w nich co? No nic. Dalsze schodki. Widzę kolejne efidzi. I w oddali widzę kolejne efidzi. Kurde, ile efidzi. Hop. Jest to wiele prostsze, jak się ma tego koleżkę. Też nie wiem, czy nie jest to zajmowanie po prostu ekwipunku, bo wiadomo, że jeżeli mógłbym sobie na przykład tylko i wyłącznie spadochron gdzieś wrzucić w ekwipunek, to byłoby lepiej. O. Dobra. Gdzie my jesteśmy? O, Relaxaurus. W ogóle jest small settlement gdzieś z tyłu. Gdzieś tu na samym początku nie był. Wróćmy się najpierw, jakbym zaraz miał paść. Byłoby to na pewno mniej przyjemne niż... Znaczy, byłoby bardziej przyjemne teleportowanie się do własnego ciała niż zapierdzielanie takiego kawału. Definitywnie. Który mam w ogóle poziom? To też jest dobre pytanie. Mam poziom 11. Jeszcze się nie zwiększył. To jest gdzieś tu? To jest gdzieś tu. To jest tu. Ja coś widzę niedobrego. Teraz wam powiem co. Widzę kolesi. Widzę Szroura. Jak nie pałą, to czym innym. Jak to nie mam... No! Nie mam forsfersów. Nie wiem czemu. Nie mam forsfersów, nie. I teraz tak, pytanie, czy wy jesteście przyjaźni? Wandering Merchant. PEDF Officer. On chyba też jest dosyć przyjazny. Ej, trenerze. Teraz prawie nikogo tu nie ma, ale zanim przybył syndykat, mieszkał, to znaczy więcej ludzi. Wiesz, przez nich moje dochody naprawdę spadły. Jeżeli nie jesteś w kłopotach, daj mi znać. Dopóki płacisz, zrobię wszystko. Czy bym cię mógł zatrudnić? Chyba nie. Lady Officer. Jakiś poszukiwacz. Czy kiedykolwiek wpadłeś na niezwykle silnego i drugiego palsa? Będę raz mówił kumpel, raz pals. To tylko moje spekulacje, ale wydaje mi się, że to jakiś przywódca, który kontroluje kumpli w okolicy. Gdybyś mógł uczynić go swoim sojusznikiem, z pewnością by się przydał, ale jest super potężny, więc bądź ostrożny. Okej. Czy kiedykolwiek zostałeś zaatakowany przez wroga i straciłeś kumpla, palsa? Jeśli tak, spróbuj zapytać o to sprzedawcę Paul. Często znajduje zagubionych znajomych. Jeśli twój Paul jest na rynku, być może uda ci się go odkupić. Grupa kusownicza Rain sprzedaje kupcom Polsów, których skusowali i ukradli. Czyli to jest taki zespół R. Naprawdę co za okropni ludzie. Chciałbym tylko, żeby ktoś pokonał jego, czy ich szefa. Zresztą taki katar. Nie mogę teraz nawet kropi sobie wpuścić. Fuck. Tu jest? Nic. Villager. Kim ty jesteś? Witaj. Nie widziałem cię wcześniej. Czy przyszedłeś z daleka? To musiała być długa podróż. Nie spiesz się i odpocznij. No, akurat jestem głodny, świetnie. Pupusto. Pupusto. A ty? Kiedykolwiek eksplorowałeś jaskinie? Słyszałam, że jaskinie są domem dla wielu wyjątkowych polców. Co więcej, istnieją nawet skarbnice stworzone przez Pokemony. Dobra, w Polsce będą mówić teraz Pokemony, które mają talent do kolekcjonowania rzeczy. Daj znać, jeśli zauważysz jakąś jaskinię, prawda? No raczej nie. O! To jest jakiś merchant. Wandering Merchant. Witam, mam dobre itemy w swoim składziku. Kup. Co tam masz? Electric Organy. Tu mam 0 golda. No i mogę coś się sprzedać. Wiesz co? 82. Frozen Egg jest za 1? O, jaka lipa. O, jaka lipa. 160, dobrze. Acre Pension. To też nam jest niepotrzebne. To też jest nam niepotrzebne. Widzę, że tylko żarcie skupuję. To dobrze. To dobrze. I coś mogę od ciebie kupić teraz. Na przykład Post Sphere, który jest bardzo drogie. Ojej. A jajek nie mam? Mam. Zaraz nam zdechnie nawet. Za 5, a sprzedać chcesz za 50. No, 10-krotna przebitka, cwaniaczku. Ły. 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 Ej, dobra, już mam 47 minut nagrania. Shit. Dużo. Zobaczmy tego merchanta, który jest tutaj. Mogę sobie wziąć? Nie mogę. All Merchant. Dobra. No hej, mam na stanie kilku świetnych Pokemonów. Żadnego śmiesznego biznesu i tylko legalny handel gwarantowany. Up. Katata i Foxparks, Joltalk i Direhole. Drogo, 4600. Romaniak. Ej, ciekawe. Jakbym ci chciał sprzedać? Mogę ci sprzedać? Kupiłem parkę taką dziwną. 412. Jezu, jakie tanie. Te są nawet drogie. W miarę. 213? No żartujecie sobie teraz ze mnie. Tanizna. Totalna tanizna. 112 tych kolegów. Koleżków. Ja sobie w ogóle muszę poukładać te polsy w jakiś sposób taki dosyć przejrzysty, no bo sporo tutaj rzeczy, które są dosyć źle poukładane. Dobra, no ciekawe, ciekawe. To już wiemy, co się stanie. W ogóle ta gilotyna tutaj jest dosyć ciekawa, intrygująca, nie powiem, nie powiem. To nie dla mnie. Nie dla mnie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Palworld. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!